Ciekawe, kiedy ta pera powstanie. Wstałaś z perełku? Tak, już wstałam. Czekamy tylko, aż służący się obudzi. Przecież go możesz obudzić. No, no tak. Wstawaj. Wstawaj, służący, wstawaj. Co? Co się stało? Musisz... No musisz wstać, bo zaraz, za niedługo pewnie się obudzi król. No przecież wie. No właśnie, a ty musisz mu zrobić jedzenie. Ach. Chyba robi. Ale co? Aha, nie, nic. No możesz sobie jeszcze pospać, królu. Śpi. Jak ty się do mnie odzywasz? Możesz pospać, królu. Możesz spać. Ale ja nie chcę spać. Ale musisz. Możesz się położyć spać. Skoro chcesz. To ty, James? To ty? Ja myślałam, że to nie jesteś ty. To jestem ja. Jasne, że to jestem ja. A teraz idę na spacer. Okej. O, nie dobra, jestem Maryma. Co mnie to obchodzi, jeju? I zapraszam do parku narodowego. Dobrze, przyjdę. Pójdę króla zapisać do szkoły. Zrobiłem śniadanie. Dobrze. A kto cię odprosił? Oczywiście wujek króla. James. Ale on jest przecież królem, więc nie musisz robić to, co on chce, tylko to, co chce król, czyli Alex. No wiem, ale to jest wujek od króla, więc uważamy go jako drugi król. Ach, proszę położyć jedzenie. A ty jesteś naszą królową, jakby to powiedzieć, drugą królową. A kto jest pierwszą? No, królowa, a ty jesteś drugą. Ach. A śniadanie? To jest chyba jakaś klasa. Zapukam do niej. Proszę. Dzień dobry. Ja chciałabym kogoś zapisać do tej klasy. Jasne. A kogo? Króla. O, może być. A ile ma lat? No, gdzieś tak około... Około chyba 18. No to zapraszam. 17. Aha, to może być, bo tutaj właśnie mają dzieci 16, 17, 18 lat. Tak, lat oczywiście. I macie te miejsca? Mamy dwa. Ojeju, właśnie czekamy na jakichś gości. Może mi pan przynieść tego króla? Jasne, idę przynieść.